już nadjeżdżamy do celu naszej podróży. Wjeżdżamy do Wieliczki. Jeszcze rozjazdu tutaj Multum. Ale już jesteśmy w miejscowości samej. Z tyłu będziecie mieli małe pszczółki, bo jest to wycieczka szkolna. Mam nadzieję, że nas nie zamorduje upał. Parkingu, voilà. No i wiadomości są takie, że na asfalcie 44 stopnie, a my nie jesteśmy na asfalcie, aczkolwiek dobrze nie jest. Nic to, w kopalni będzie chłodno. Masz pelerynkę? Mamy. Dobrze. Tak sobie pomyślałam, że wypadałoby, żeby mnie trochę było widać w tym vlogu, skoro już go zaczęłam. Drugie, dostaniesz Oscara za rolę drugoplanową. To nie. O, ławeczki są. O, jak przyjemnie. Dobra, to idziemy na przyjemne ławeczki. Może będzie kawałek cienia. Zobaczymy się potem. Tutaj mamy tężnice solankowe w Wieliczce. Tego nie było, jak ja byłam. Bardzo fajnie. Ups, chyba gorąco albo owady. Zżarło drzewko. I tak ładnie wygląda. A tu mamy taki od zabytkowy zabytek. Proszę, już zaczynają nam się jakieś niezbyt nowe budyneczki, gdyby chcieć grilla i piwo. Takie rzeczy logistycznie też są ważne, uważam. Więc wiadomo, że blisko kopalni znajduje się jadłodajnia. To jest to. I idziemy dalej, tu mamy wycieczkę. Trochę cienia wykorzystam, żeby powiedzieć wam, że to, co zauważyła Dorota. Wszystko tutaj się opiera na kopalni. No i fajnie to wygląda. Schody, 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 schody. Jak w Casino de Paris. Idziemy go ticket. Ładne otoczenie obok kopalni. I najpierw schodzimy schodami. 300 ile? 360 schodów przed nami. Ale na razie wygląda to dobrze. Oczywiście nie pamiętam. My dalej idziemy, jak te krasnoludki do kopalni, albo do kopalni Mori, robić dla Saurona golumy różne. O, taki jest plan. Normalnie. Na pierwszym poziomie. Trochę w górę. Komora Urszula. Ma tam też wkrótce się znajdziemy. Ta komora Urszula z komorą Michałowicą jest połączona tym oto szybikiem, przez które oczywiście wyciągano ładunki solne z poziomów niższych na poziomie. Mamy swoje nadewnictwo. Słuchaj, to jest strop,
Podłoga to jest spąd, jeśli chodzi o ściany, to ociosy. Ociosy jak najbardziej w soli. Można spróbować i można policzać. Moi kochani, bardzo proszę, abyśmy tylko nie dotykali i nie lizali żadnych sześć. Niech one przetrwają kolejne pokolenia. Jak ja mam to zadać do Polski? Rozmyślałam, patrząc na kopalnię soli, którą właśnie dostałam w ślubnej prezencie od swojego ojca. Byłam w drodze do Krakowa, gdzie miałam wyjść za mąż za księcia Bolesława. Mój ojciec, król Węgier, chciał mieć złoto i klejnoty, a ja poprosiłam o sól. W Polsce nie mają soli, tłumaczyłam ojcu. No to dostałam całą kopalnię i tuzin górników. Co ja mam teraz z tym zrobić? I nagle dziwna myśl przyszła mi do głowy. Podeszłam do szybu, zsunęłam z palca swój zaręczynowy pierścionek i wrzuciłam go do kopalni. Kiedy tylko przybyliśmy do Polski, poprosiłam górników, żeby rozpoczęli poszukiwania soli. Wrócili po kilku dniach. Najstarszy z nich podszedł do mnie, w jednej ręce trzymał małą bryłkę soli, a w drugiej mój pierścień. Zobaczcie, jak ogromnie głęboko. Nie, absolutnie. Dopiero będziemy szli. Bezbrzeżnie głęboko. Naprawdę kopalnie Mori. Niesamowite. Ta komora nazywa się Pieskowa Skała. Jest wydrążona w nie bryle, ale pokładzie soli. Kolejne schody. Tam widzieliście, wam pokazywałam, jak głęboko było, ale to są mniej friendly. Mamy teraz wykute w skale schody, uzupełnione po kolei drewnianymi, także schodzimy coraz niżej.
wszystko w soli wrzeźbione tutaj ostatnia wieczerza. To chyba najbardziej znana. I zobaczcie, jaka ładna posadzka. Rewelacja po prostu. Wyjdzie, że ja. I ty. O, przepraszam. Open the gate. Du, du, du. Wyjście. A na posada jeszcze. Pierwsze. Cieszę się. Gra o tron. Pani da się. Z ratunku. Nic nie widać. Ciemno. No.